Spotykamy się dzisiaj na sesji do magazynu Viva i bardzo się cieszę. Miałam inaczej Ani to rozpocząć naszą rozmowę, ale przed chwilą rozmawiałam z naszą ukochaną makijażystką Izunią. Ona opowiadała mi o takich wewnętrznych przemianach i zainspirowała mnie do takiego prostego pytania na początek. Czy ty lubisz siebie? Teraz tak. No właśnie, a zawsze tak było? Nie, nie zawsze tak było i wiesz, moja droga to jest, taka, jest drogą akceptacji siebie. E, siebie, swoich niedoskonałości, e, tego, że mogę być inna, że nie muszę się wszystkim podobać. I jak zrozumiałam to, że wiesz, e, że, że, że po prostu energie są różne, ludzie są różni i że wartością jestem ja, to jest mi dużo łatwiej. I tak mam takie poczucie spokoju i w tym wieku, w którym jestem, mogę śmiało powiedzieć, lubię siebie. Tak. Wydaje mi się, że w pewnych aspektach Twojego życia ten taniec z gwiazdami mógł też pomóc, mógł być taki przełomowy, bo mówiłaś też o tym, ile dał Ci ten program. I właśnie myśląc o tym, co, dało, co dał Ci ten program, w jakim jesteś dzisiaj momencie życia? Jestem w takim momencie życia, że mam w sobie dużo odwagi, mhm. takiej i życiowej, i takiej związanej z pracą, z przestrzenią artystyczną. Mam taki spokój chyba też przede wszystkim, że to, co mam do zaoferowania, ja jako artystka, ja jako człowiek, jest dobrze odbierane przez widzów, przez ludzi i że nie należy się tego, nie wiem, wstydzić, tylko trzeba właśnie to rozpulchniać w sobie. I myślę, że to doświadczenie w programie Taniec z Gwiazdami jest dla mnie znaczące, bo naprawdę nabrał odwagi... W myśleniu o sobie, o tym, co mogę, e, ile dla innych osób znaczę, i że jestem ważna dla siebie, ale też dla innych, i że też e, mogę sama od siebie bardzo dużo ludziom e, dać. Są dla mnie totalnym zaskoczeniem w tym programie. Mm -hmm. Ten program ma taki wielki plus, że naprawdę realnie i bezpośrednio bardzo szybko czuć, czy ta sympatia ludzi jest w swoim środku, absolutnie, ale czy faktycznie w zawodzie aktorki. Bo też nie zawsze wiemy, jaki ten odbiór może jest. Nie zawsze czułaś się doceniana? Wiesz, no w tym zawodzie to jest w ogóle tak bardzo... Trudno to i, zmierzyć? I trudno jest. No wiesz, bo jest takie powiedzenie, z którym ja się bardzo długo nie zgadzałam. Jakby cały czas się z nim nie zgadzam, że jesteś tyle wart, ile twoja ostatnia rola a jakby twoja ostatnia rola zależy też od bardzo dużo czynników, jakby tego, kogo spotkasz, jaki to jest tekst, jak jest napisana ta rola, jaki jest reżyser i jakby w jakim stanie ty jako człowiek w tym momencie jesteś. No ale jakby niestety ten zawód ma to do siebie, że my jesteśmy w jakimś zapożyczeniu, wiesz, cały czas. Znaczy, że my jesteśmy i oceniani, i. No, no właśnie, że jesteśmy oceniani i ja bardzo długo też walczyłam z takim pryzmatem patrzenia na siebie przez z oczy innych, przez zaproszenie. No I to jest bardzo, bardzo trudne, żeby zachować swoją unikalność, swoją wrażliwość, taki swój, swoją wewnętrzną energię, a jednak no, nie ma co ukrywać, trochę zależy od widzów. Czy to, co ja mam do zaoferowania jako aktor, jako człowiek, jakby ma dobry odbiór u nich. W tańcu z gwiazdami można wygrać kilka rzeczy, ale mam wrażenie, że poza tymi materialnymi ty po prostu wygrałaś siebie. Myślę, że można tak powiedzieć, bo wiele razy w programie mówiłaś o tym, ile dałaś z siebie odwagi, ile przekraczałaś swoich własnych granic. Czy to jest tak, że żeby na przykład odzyskać właśnie tę pewność siebie czy odwagę, to coś kiedyś musiałaś stracić, że zbudowały cię jakieś trudne doświadczenia? Wiesz, tak. No, ja w ogóle uważam, że trudne doświadczenia paradoksalnie nas budują i wzmacniają, tylko trzeba mądrze do nich, do nich podejść. Wiesz, no ja już po ponad 20 lat, więc tych zawodowych takich potknięć, czy jakichś takich właśnie niepozytywnych opinii miałam bardzo, wiesz, bardzo, znaczy może nie bardzo dużo, ale one się, one się zdarzały, tak. No, i to zawsze jest tak, że jak jesteś jednostką wrażliwą, empatyczną i otwartą na ludzi, to to cię zawsze e, po prostu dotyka. I jakby wydobycie się na powierzchnię, e, jakby siebie, tego, co możesz, e, odbudowanie zaufania do siebie, bo to jest o to chodzi, jakby zaufanie do siebie myślę, że w tym zawodzie jest najważniejsze. Y, trochę zajmuje. wiesz, w moim przypadku też ta, w, mo, w, w moim przypadku takim doświadczeniem był też teatr, gdzie wiesz, bardzo długo byłam na etacie, y, bardzo dużo dawałam jakby, z siebie. Wiesz, ja bardzo dużo jeździłam łącząc Bydgoszcz i, y, i Warszawę. Tak. No i w pewnym momencie jakby, poczułam jakieś takie napięcie, jakby takie nie się. Tak, jakby bycia ciągle jakby, w zespole zależnym od kogoś, a ty już idziesz dalej. Że też musiałam się wycofać w ogóle z teatru, wiesz, jak sobie zrobiłam takim chyba trzy czy cztery lata, nawet przerwy w ogóle od teatru, myślę, że trzy lata, po to, żeby. Ale też to było związane z takim wypaleniem aktorskim, że miałam takie poczucie, że ile ja mogę wie, dawać uczciwie ludziom swoich emocji na scenie, przeżywać każdorazowo tu i teraz, wiesz. Budować postać na jakichś bardzo trudnych napięciach, bo w takich spektaklach też e, bardzo zaangażowanych grałam. Więc jakby wycofując się e, na te kilka lat, e, złapam oddech e, e, i taką chęć też do. Budowa znaczy taką też pewność, że jeśli mam coś robić dalej, to chciałabym to robić bardziej świadomi na swoich zasadach, swoich warunkach. Dlatego pojawiła się ta moja też... Mnie właśnie, reżyseruje. dlatego teraz możesz opowiadać na własny sposób, bo reżyserujesz Warszawa, Bydgoszcz, tam już odbyły się te, te pierwsze premiery. Zastanawiałem się, czy tego też właśnie trzeba dojrzeć, usłyszałem już, że tak. Co Ci to dzisiaj daje i czy wydaje Ci się, że to może być kiedyś Twoja główna ścieżka? Nie myślę o tym jako o głównej ścieżce. Myślę o tym, że te moje różne drogi zawodowe na ten moment mam taką pewność, świetnie się uzupełniają. Co też jakoś mogłam sprawdzić w tańcu z gwiazdami, wiesz, bo na początku rozpoznawałam format, wiedziałam, wiesz, dokładnie, jakby co ja mogę i na ile mogę. Potem zaczęłam się coraz odważniej być bardziej odważną w takim proponowaniu, wiesz, swojej narracji, tak, tak. dopisywaniu do tańca, żeby to nie był tylko sam taniec. No w jakichś, wiesz, momentach to się udało, w innych się mniej udało, ale ym, mnie zaskoczyło to, wiesz, że ten odbiór ym, winza tej półtora minutowej y, etiudy ruchowo-tanecznej był tak wielki. Jakby to, wiesz, jakby te, no, wiesz właśnie Gdyby nie reżyseria, to być może taniec z gwiazdami mi wyglądałby inaczej. Gdyby nie to, że, wiesz, pracowałam 20 lat w zawodzie wcześniej, moja reżyseria pewnie by inaczej wyglądała. Gdyby nie doświadczenie zrobienia, chęci zrobienia swojego serialu, wiesz żeby go stworzyć, produkować, jakby też może nie odważyła się reżyserować. Jasne. Więc wiesz, jakby Wszystko zwoła, jest po coś i każda droga prowadzi do jednej z odpowiedzi. Tak. W moim tak, przypadku zaprowadziła tak, tak. i do reżyserii i do wygrania tańca, ale wydaje mi się na przykład, że dla producentów tańca z gwiazdami to jest jednak show. Na przykład nagrywacie takie materiały ING, czyli te materiały dodatkowe, w których jesteście pytani o emocje, o swoje prywatne historie. Były takie momenty, kiedy ty jako osoba, która nie chce mówić o swojej prywatności, też musiałaś mówić stop. Wiesz, chyba raz powiedziałam, stop, ale nie dlatego, że Małgosia, która jakby prowadziła ze mną ten wywiad do ING, była jakaś taka, wiesz, uzurpująca sobie, jakby pchająca mnie w jakiś temat, tylko ja sama dla siebie poczułam, że nie chcę o tym mówić. Nie wiem, o śmierci, daty, wiesz, czy po prostu, jakby, się śmiałam, wiesz, że że nie chcę przeżywać, że mój homing złamał nogę, jaka to jest wielka trauma dla mnie. No ale też z drugiej strony, też zrozumiałam w trakcie trwania programu, że ludzie, że trochę on na tym też polega, to znaczy, że o, widzowie chcą mieć ten dostęp do mnie i że chcą odczytywać mój daniec przez to, jaka ja jestem, jakby o czym mówię. Ale ja mam takie poczucie, że zawsze to trzeba robić z jakąś taką klasą i taką, ale co, co rozumiem, klasą, takim bo muszę różne rzeczy opowiadać. Żeby znaleźć tą równowagę? Tak, żeby nie przekraczać tych swoich granic, wiesz, takim. I tak to chyba że... właśnie w Twoim przypadku, moim zdaniem, przynajmniej no ci, było. Nie, mam nadzieję, że tak było. To na koniec. Chociaż jeszcze jest tak, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, że jest coś takiego, że jakby to zmęczenie, wiesz, jest tak wielkie w trakcie tych trzech miesięcy pracy, że no, puszczają Ci te emocje to fizyczne, psychiczne zmęczenie, stres, emocje, że to jednak czasami ci puszcza i to jakby indziej masz takie a, dobra, okej, okay. no trudno. no. To no trudno zaprowadziło cię do zwycięstwa, mówiliśmy o rzeczach niematerialnych, ale jak był finał i oczywiście każdy cię pytał, na co wydasz tysiące tysięcy złotych, które wygrałaś, to jeszcze nie wiedziałaś. Już wiadomo? Bo tych planów tyle marzeń. Wiesz, planów marzeń mam dużo, na pewno nie, nie, jeśli teraz... Ja nie lubię gadać o kasie, nie? Bo to tak... Kasa raz jest, raz jej nie ma, wiesz. E, e, Chciałbym ją wydać na niematerialną rzecz, czyli na podróż. Na wspomnienia. Tak, żeby mieć potem, wiesz, w swoim, e, jakby w swoim sercu i jakby w, w sobie, e, dlaczego wracać z e, sercu. No i cudownie. Antka musisz zabrać, bo on tam był też bardzo dzielny przez tyle tygodni, jak tam dopingował ciebie pod salą tak, treningową. Tak, tak, tak. Jest bardzo dotęskniony i ja też wiedział, że ten program kiedyś się skończy, też wiesz, e, przystępują do tego programu Odbyliśmy rozmowę, że może się tak okazać, że mamy długo nie będzie, w zależności od tego, jak długo będę brała udział w tym programie. Więc był trochę przygotowany, ale no to jest jednak. Wycieczka wynagrodzi. Wycieczka wynagrodzi. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Ławcie wspomnienia. Do zobaczenia. Wiwie, bo tam pewnie Państwo widzą też wersję papierową.